A few months ago, the Yukel saved my life. It's a long journey, a very special journey. Today, I'm just trying to help them. Zobaczymy, czy możemy mu coś tutaj zwinąć, ale chyba nie jednak. Nie widzę, żebyś nam się pokazał dostęp do jakichś przedmiotów. Jak taki wielki tyłek zmieścił się na takim małym krześle? No dobra, chodźmy na dół, zobaczymy, co tam się będzie działo. Chociaż, kurde, jak wejście do piwnicy Fritzla. Wiem, że to bardzo ciężki dowcip, ale jakoś tak mi się skojarzyło. Jezus Maria, zboczeniec, normalnie zboczeniec. O, jakie ładne. Jeszcze możemy sobie to oglądać. Słuchajcie, to jest ten krystal, to jest ten statek tego pijanego kapitana Obo. No piknie, normalnie powiem wam. Cieszę się, że Kate Walker się cieszy. No dobra, to obejrzeliśmy sobie statek, tak? Jeśli kogoś to podnieca, to proszę. Zobaczymy, co tutaj mamy. O, tu jest coś do zabrania. Kate Walker, co ty tam chowasz? Wycinek gazety. Zaraz sobie przeczytamy ten wycinek gazety. Recepta Steinera, obejrzyj. Tu jest. I przeczytaj, tak? Baranowie, wiadomości lokalne. Numer, gazeta Oziero. 27 kwietnia 1989 roku. 10 lat miałem, kiedy ta gazeta wyszła. Właściwie niecałe 10, bo w czerwcu jestem urodzony, 9 czerwca. Wypadek w elektrowni jądrowej w Baranur. Władze marginalizują zajście. Burza w szklance wody, tak był niż Baranur, ale Toni Mikołajew opisał wczorajsze wydarzenia, które wstrząsnęły społecznością zamieszkującą okolicę elektrowni. Jak tylko dotarły do mnie pogłoski o niepokojącym hałasie, natychmiast osobiście skontaktowałem się z Wiktorem Rostisławowiczem, dyrektor elektrowni, przypis redakcji. Uspokoił mnie jednym zdaniem. Nic się nie stało. Bezpośrednią przyczyną niepokoju był drobny incydent, który miał miejsce w związku z testami trzeciego reaktora. Planowana radioliza wody chłodzącej wywołała o 1:23 serię drobnych, niegroźnych wybuchów, mogących wzbudzić słuszne poruszenie wśród mieszkańców. W temacie rzekomej podziemnej powodzi i pożaru na terenie elektrowni burmistrz Mikołajew wypowiedział się krótko i stanowczo. Rozpuszczanie tego rodzaju plotek jest działaniem antypaństwowym. Mając na uwadze znaczącą rolę, jaką dla przemysłu i gospodarki naszego regionu odgrywa elektrownia jądrowa, czy naprawdę sądzicie państwo, że bagatelizowalibyśmy wydarzenia tak poważne, jak sugerują plotki? Jeden z radnych miejskich dodał. W świetle nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jakimi dysponują elektrownie, żaden naprawdę poważny wypadek nie jest z czysto statystycznego punktu widzenia możliwy. Poproszony przez nas o komentarz, dyrektor Rostisławowicz powiedział, że nawet Ministerstwo Energetyki nie widzi w zajściu powodów do zmartwień. Władimir Mikołajow, stały korespondent. Rekordowa liczba odwiedzających park rozrywki w Baranur. 50 tysięcy. Dokładnie tyle biletów wstępu do parku sprzedano od momentu jego otwarcia w zeszłym roku. Nowo wybrany burmistrz Walsenboru, Piotr Buljakin, to przeciwko niemu była ta demonstracja, jest zachwycony ożywieniem turystyki w regionie wynikającym z tego faktu. Dramat na lodzie, zakończenie śledztwa. Zeszłej zimy ta historia zelektryzowała opinię publiczną. Pod lwem Naryszkinem, łowiącym ze swym młodszym bratem ryby w Przeręblu, załamał się lód, w wyniku czego chłopiec utonął. Śledczy doszli do wniosku, że był to nieszczęśliwy wypadek. Jednak ze zdania brata ofiary sugerują... czy jest następna strona? Nie. A bo to jest tylko wycinek, więc nie wszystkiego się tutaj dowiemy. To potwierdza opowieść tego rybaka, którego żeśmy spotkali przy... nie wierzę ciśnień, tylko przy latarni. Natomiast coś mi się wydaje, że ten potwór, który ma zamieszkiwać to jezioro, jest taką niby chyba godzilną, stworzoną przez promieniowanie pochodzące z tej elektrowni. Co tutaj jeszcze jest? O! No nie, tutaj wycinka gazety nie wsadzimy. Pewnie rolka z filmem będzie potrzebna. Powinien być obok półek, panno Walker. Proszę szukać filmu o Baranur. Aha, to jeszcze muszę film znaleźć, tak? No to będziemy szukać. Te narzędzia pasowałyby Hansowi.
Jeżeli Hans lubi się ubierać w narzędzia. Znowu oglądamy biodeka Kate Walker. Tutaj coś leży. Nie, tutaj się tylko błyszczało coś. O, tu jest jakieś pudło. A, aż się rolki zatrzęsły na mój widok. Co to jest? To sobie poprzerzucamy, tak. Słuchajcie, fizyka w grze jest tragiczna, naprawdę. Fizyka w grze jest tragiczna. Nie wiem, kto to testował, nie wiem, jak to było testowane, ale... No i... O! Jest oznaczenie potwora, widzicie? Znowu ten Kalmar. Właściwie Kalmar, przepraszam. Więc założymy rolkę na film. I teraz właśnie, bo przełączymy się na przedmioty. Obejrzyj. Coś tu znajdziemy jeszcze ciekawego może? Paranur, tak, Kate Walker. Paranur. Jaki podniecający głos, posłuchajcie. Paranur. 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 Nagram taki godzinny odcinek, żebyście sobie mogli puścić przed snem. Kate Walker szepcze wam do ucha. Paranur, paranur, paranur. Się później obudzicie w mokrym prześcieradle. No dobra, ale sprawdziliśmy to, tak? Paranur. Paranur. Nie mogę się powstrzymać. Kurczę, mogliśmy jeszcze film nawijać. Baran, miasto przeklęte. Baran, miasto męczone. Ruina i spustoszenie wzięły je we władanie krótkopowe buchu reaktora numer 3 w lokalnej elektrowni atomowej. Ważne, bo leżący po drugiej stronie jeziora jest odsłonięty przed wiatrem. Dzięki temu nie został poddany niszczycielskiej mocy promieniowania. Nasze miasto zmobilizowano do pomocy sąsiadom. Posiadaliśmy to prawda środki bezskromne jak na tak wielką katastrofę, ale wśród nas byli naprawdę genialni inżynierowie. Wkrótce zaś stworzyli armię automatów niosących bezpłomnie niezbędną pomoc ofiarom tragedii. Ci stalowi ludzie nigdy mogli iść tam, gdzie człowiek ryzykowałby zdrowie. Pracowali w drodze na miejscu katastrofy, kopali, pomagali robotnikom transportować gazy. Oskar? Wszystkie wyglądają. Dokładnie to chciałem powiedzieć. Prawdziwie imponujące dzieło. Niech dwa. Model XZ-2000 to bezsprzecznie szczytowe dokonanie Hansa. Ich misją było odnalezienie tych, którzy przeżyli, i przyniesienie ich do Vasemoru, gdzie zapewniono im opiekę w szpitalu doktora Zamiatina. Każdego dnia pomiędzy Baranur a Vasemorem kursował grom kryształ. No odwrócił automaty ratownicze na miejsce katastrofy, a później ofiary wypadku do Vasemorskiego szpitalu. A więc Baranur doświadczyło katastrofy nuklearnej. Jeśli wierzyć temu filmowi, automaty, które zaprojektowaliście z Hansem, uratowały wielu ludzi, prawda? Obawiam się, że niestety nie. To przez kapitana Obo, który... A, to pewnie Sara. Proszę za mną, panno Walker. Przedstawię panią. Się znamy już. Fajnie, bo powiem wam, że dokonaliśmy takiego kwantowego skoku, jeśli chodzi o historię. Wybuch w elektrowni miał miejsce. To taki Czarnobyl na miarę Syberii. Takie nic się nie stało w elektrowni atomowej, a tu wywaliło reaktor w powietrze. Na szczęście mieszkańcy byli osłonięci. Natomiast tragiczne jest to, że ten tekst był w takim małym pasku się przewijał. To było po prostu okropne. Ten tekst powinien być wyświetlany tutaj w tym miejscu, nie gdzieś na górze. To są błędy, z którymi gra nie powinna, słuchajcie, wyjść do sprzedaży. Naprawdę, nie powinna gra wyjść z tym do sprzedaży. To jest niestety, ale brak szacunku dla osób, które grę zakupiły i które mają grać w grę. Niestety tak. Pozwolę sobie na taką małą dygresję, że gdyby Syberia nie miała części pierwszej i drugiej, gdyby to była przygodówka, która teraz została stworzona i wypuszczona do graczy, to podejrzewam, że jej recenzje bez tej warstwy pierwszej i drugiej części, bez tego sentymentu, jaki mają gracze do tego tytułu, niestety, ale słuchajcie,
To by była pojażka, po prostu pojażka. No dobrze, no ale tak niestety na rynku niestety jest dużo takich produkcji, można sobie gdybać, nie gdybać. Cudownie. Dobrze, pozachwycajmy się. Cudownie. Baranur, cudownie, cudownie. Cudownie. Cudownie, Baranur, cudownie. Jezu. Jestem dziwny. Chodźcie, spotkamy się z tą dziewczyną, bo tu już chyba mam wszystko pozamiatane. O, tu jest chyba proteza Kerka. Może możemy ją my naprawić. O, obejrzmy sobie. To proteza Kerka. Nie wygląda, jakby była gotowa. No łydę to on ma, słuchajcie. Czekajcie, jakaś kartka jeszcze była. O, jest. Odręczna kobieca notatka. Dziadku, proszę pamiętaj, żeby zażyć swoje leki 3 godziny przed kolacją. 3 godziny przed kolacją, czyli... o której dziadek zażywał? O 5, a kolację jadł o 20. No dobrze. Chodźmy na górę, spotkamy się z tą dziewczyną. Panna Walker? Pozwoli pani, to Sara. My się znamy już. Już się poznałyśmy. Prawda, Saro? Nie. Będę się modlił za pannę Walker. Dzięki jej spokojowi i przytomności umysłu jeszcze żyje. Znalazła mój lek i podała mi go, nim było za późno. Toner, weter. Miałeś kolejny atak, prawda? Ach, dziadku, jesteś naprawdę niedobry. Doktor Zamiatin musi cię koniecznie przebadać. Już spokojnie, drogie dziecko. Nie omieszkam zajrzeć do doktora, kiedy będę zanosił temu młodemu Jukolowi protezę. A póki co, może w jakiś sposób pomożemy pannie Walker. Próbuję znaleźć sposób, żeby jukolska karawana przekroczyła jezioro. Wydaje mi się, że już znalazłam rozwiązanie. Kryształ, statek, który był na filmie, stoi zakotwiczony w porcie, prawda? Skoro był w stanie przetransportować automaty, które z Hansem zbudowaliście, może też przewieźć strusie przez jezioro. A, się rozwiązało. To jest niezły pomysł. Tylko, że niestety będzie z tym pewien problem, panienko Walker. Kapitan to pijak. Wydaje mi się, że mówi pan o alkoholizmie kapitana Obo. Widziałam go dziś w dokach. Ten tkurz topi tylko smutki w alkoholu, odkąd porzucił nasze automaty w Baranur. Prędzej wyzionie ducha, niż tam powróci. Opowiada, że widział w wodzie bestię, która wciąż czyha. A jeżeli tylko powróci nad jezioro, to bestia w mig go pochwyci. Oczywiście, to wszystko to są najczystsze brednie. Dziadku, wiem, że jesteś wściekły na kapitana, bo zostawił w Baranur automaty, które zbudowałeś z Hansem, a miał na nie poczekać. Mieli zabrać wszystkich tych, którzy przeżyli katastrofę do łodzi, a potem bezpiecznie przewieźć tu, do Walsemboru. A gdy w końcu dotarli na plażę w Baranur, zobaczyli rozmiary tragedii i wtedy zaczęli się bać. Choćby chorób, promieniowania. Miał atak paniki, nie panował nad sobą i właśnie dlatego zawrócił. Wrzucił maszynerię kryształu do wody i szybko popłynął do Walsemboru, a automaty pozostały tam, w piekle. Kto to wie? Może dzisiaj chce to naprawić? Jestem pewna, że Kate przekona go, żeby pomógł Jukolom. Teraz muszę już iść do pracy, do tawerny. Wpadnij do mnie później, okej? Kapitan też tam będzie. No i teraz popatrzą na siebie. Spróbuję przekonać kapitana Obo. Dziękuję za wszystko, panie Steiner. Nie wiem, czy powinienem życzyć powodzenia, droga Kate Walker. W Baranur nie zostało nic, to już mogiła. Tekst do czytania powinien pokazywać się z opóźnieniem. Powinien być podzielony na te sekcje, w jakich jest dubbingowany. Rodzina Steinerów. Odblokowano kolejne osiągnięcie. Mamy odszukać kapitana Obo. O, tu coś jeszcze leży? Nie, tutaj był tylko kubek, tak? Może coś z tym ptakiem się da jeszcze zrobić? Nie. Ale zawsze można się pobawić trochę ptaszkiem. Dobra, starczy tego już. Teraz chyba będziemy mogli wyjść. Oczywiście, dziękuję, Oskarze. I musimy pójść do tawerny, jeśli się nie mylę, i przekonać, porozmawiać z kapitanem Obo. Mam nadzieję, że nie zrobi tego za flaszkę. No, byłoby śmiesznie, gdybyśmy musieli go jeszcze bardziej zbombować, żeby zgodził się nas zawieźć swoim kryształowym statkiem, tak?
To by było zabawne. Szkoda, że nie można kliknąć tutaj i się przemieszczać. Cześć, człowieku w DS-ach. Chodzi, jakby miał wilka w spodniach. Gdzieś tu była knajpka, jeśli dobrze pamiętam. Chyba tu trzeba skręcić, tak? Przy wołce. Chcemy porozmawiać z kapitanem obo. Ten jak spał, tak śpi. Nic się nie zmieniło. Nie czuję, żebym realizując ten odcinek gameplaya miał tutaj jakieś, słuchajcie, wyzwania związane z grą. Kapitan. Gdzie jest kapitan? To są te babcie, które plotkowały. Wszyscy chcą zrobić wrażenie na małej stajne równie. Wkurza mnie to. Dobrze, trudno, że cię to wkurza. Z kapitanem obo sobie pogadamy. Kapitan obo? Nie, myszka Miki. Czego tu chcesz? Kombinuj, kłóć się, naciskaj. Ale z czym mam? Ty chcesz? Kombinuj, kłóć się, naciskaj. Naciskajmy. Kapitanie, niech pan odłoży na chwilę tę butelkę i mnie posłucha. Naprawdę bardzo potrzebuję pana statku. Musimy przeprawić się przez jezioro z karawaną Yukoli. Więc chciałabym, żeby pan... wszystko w porządku? Dlaczego ty, na miły Bóg, czemuś taka niemiła? Ale ja tylko... Ach tak, ty też zamierzasz wyzwać mnie od pijaków. No dalej, przywykłem. Co byśmy chyba nie zrobili, to... Oczywiście, że nie. To go nie przekonamy, a może? Zostaw mnie w spokoju, panienko. Niewiarygodne. Uspokój kapitana obo. No to spróbujmy jezioro jeszcze raz. Jezioro zamieszkuje demon. Obserwuje mnie. Czeka. Czuję to. Nie możemy ten już tym... kształt tam w wodzie. Co to jest? Możemy to obejrzeć, coś na obrazie zauważyć. Tutaj chyba jakbyśmy z kapitanem obo nie porozmawiali, to i tak nas... A kryształ zabierał więcej pasażerów niż wszystkie inne statki w Olsenborze. Spróbuję porozmawiać jeszcze ze Stajna Równo i spróbuję porozmawiać z właścicielem knajpy. Może tu znajdę rozwiązanie. Wszystko okej, Kate? Nie okej, daleko nie od okej. Chciałabym zapytać kapitana obo, czy użyczy nam statku, żebyśmy mogli dostać się do Baranur. Ale nie mogę się z nim dogadać. Jest kompletnie pijany. Wybacz, panienko, ale uważam, że traci pani czas. Kapitan znowu zalewa robaka, jak zwykle zresztą. Pije, by zapomnieć, że nie jest bohaterem. Nie do wiary, że w Baranur po prostu opuścił swoich pasażerów. Jestem pewien, że za żadne skarby nie chce tam znowu wrócić. Nie jestem pewna, Vlad. Kapitan owszem pije, ale dobry z niego gość. Spróbuj jeszcze raz, a może zdołasz go przekonać. Nawet jeśli okaże się, że mam szczęście i spotkam go trzeźwego, nie mam pojęcia, czy mnie wysłucha. Może mógłbym pani pomóc. Przyrządzę mu swój specyfik na otrzeźwienie. Oczyści jego umysł, po czym uśpi go na kolejne 3 doby. Jakieś sugestie? Znasz kapitana lepiej niż ja. Czy jest może jakiś sposób, żeby go przekonać? Jedno wiem. Kapitan nie może sobie wybaczyć, że zostawił wszystkich w Baranur. Tych wszystkich mężczyzn, kobiety oraz dzieci, których miały stamtąd wyciągnąć automaty dziadka. Jest przekonany o tym, że nikt mu nigdy tego nie zapomni. I mówiąc szczerze, nie myli się. No i to ciągłe poczucie winy. Wiesz co? Nie krytykowałabym go. Czy kapitan wyprowadził statek z portu choć raz od tamtych czasów? Nie dał rady. Każdego dnia był pijany jak Bela. A po tej katastrofie zamknięto port w Baranur. Kawał czasu temu. Minęło tyle lat. Myśli pan, że kryształ wciąż nadaje się do użytku? Potrzebne będą drobne naprawy, ale obo nigdy nie przestał o niego dbać. Po prostu kocha te łajby i tyle. Wie pan, dlaczego kapitan uciekł z Baranur? Musiał być naprawdę wstrząśnięty tym, co tam zobaczył. Katastrofa, ofiary, promieniowanie. Wyładował automaty na plaży, ale się nie spodziewał, że wrócą z ocalałymi. Wtedy ponoć coś w nim pękło. Wrzucił wsteczny, no i do widzenia. Da pani temu wiarę? A potem wymyślił potwora, który miał zaatakować jego statek. Tak, straszną opowieść o bestii z jeziora. Sprytne, prawda?
Całkiem, całkiem. Zostały tam jeszcze automaty. Czy ktoś wie, co się stało z ofiarami i automatami, które porzucił kapitan? Nie, wszyscy nienawidzą kapitana. Ale wtedy nikt nie miał na tyle odwagi, aby płynąć po ocalałych zamiast niego. Jeśli ktoś w Baranur przeżył, najpewniej teraz jest już martwy. Jeśli chodzi o automaty, dziadek mówi, że bez konserwacji szybko przestałyby działać. Proszę do niego iść. Sara przyniesie napój, jak będzie gotowy. Dobra, no to idziemy. Przekonaj oba, by przeprawił Yukoli. Myślałem, że będę musiał się po coś udać. Myślałem już, że będę musiał pójść na statek, na przykład znaleźć jakąś rzecz, która kapitana sprawi w lepszy nastrój. Oho. Wymiotny kufel. Nie, słuchajcie, naprawdę jest tragedia, jeśli chodzi o grafikę w Syberii. Naprawdę. No to proszę, chlub. Proszę, kapitanie. Oczywiście na koszt firmy. Sok marchewkowy. O, dobre. Weszło dobrze, uderzyło mocno. Brrrr, na Neptuna! Co to? Mają być szczurze szczyny? Zwolnić włazy, włączyć iluminator! Witaj, panno. Nazywam się Kate Walker, kapitanie Obo. Poznaliśmy się wcześniej. A czemuż to żałosny kapitan Obo zawdzięcza zaszczyt panienki obecności? Naciskaj, przymilaj się. No to przymilajmy się. A co ten smutek, kapitanie? Zawsze może pan zacząć wszystko od nowa. Każdy nowy dzień to nowa szansa. Haha, pełna pani animuszu, panno Walker. A może coś do picia? Ja stawiam. Potrzebuję pana, Walsembor pana potrzebuje. Gdybyś była moim majtkiem, przeciągnąłbym cię pod kilem. No to prawda. Czy to wszystko? Naprawdę przeciągnąłbyś mnie pod kilem? Jest. Dalej. Śmiało. To była erotyczna propozycja. Proszę mnie posłuchać, kapitanie. Jest pan moją jedyną nadzieją, szansą na ratunek. Dobre sobie, panienko. Yukole i ich strusie nie mogą się stąd ruszyć. Utkwili w Walsemborze, a mieszkańcy miasteczka zaczynają mieć z tym poważny problem. Poza tym nomadzi chcą kontynuować swoją wielką podróż. Tylko pan, kapitanie, jest w stanie rozwiązać tę sytuację, biorąc ich na pokład. Mylisz się, panno Walker. Nie umiem rozwiązywać problemów. Każdy ci to powie. Idioci nie wiedzą. Boi się pan. Idioci nie wiedzą, o czym mówią. Czy teraz boi się pan? Boi się pan, powiedzmy. Ma pan rację, kapitanie. Przyznaję, że ludzie, którzy tu mieszkają, nie mają o panu najlepszego zdania. Z drugiej strony boi się pan nawet zapytać, gdzie chce zabrać Yukoli. Proszę, proszę. No dobrze. A gdzie panna Walker chce, abym ją zabrał na mojej starej łajbie? To nie był właściwy wybór, ale nie mamy tutaj. Nie spodoba się to panu Baranur. Po co przyszłaś, jak nie chcesz gadać? Dobra, powiedzmy Baranur. To, co zobaczyłem tamtej nocy, złamało mi życie, panienko. Stałem się wrakiem człowieka, a pani chce, bym tam wrócił? Wrócił? Do piekła? Tak. Kapitanie, no dawaj widziałem strzałka. Widziałem czerwone ślepia bestii z jeziora. Bestii wielkiej niczym moja łódź. Zapytaj Yukoli, czym jest ta bestia. Nazywają ją Quillac. To jest zły duch jeziora. Diabeł strzegący piekielnych wrót. Przecież chciałby pan dostać od losu drugą szansę, nieprawdaż? Nie. Nigdy. Odwołać się do jego dumy, pouczyć go. Wiecie co, wydaje mi się, że powinniśmy chyba wybierać te odpowiedzi, które są na dole, żeby przekonać kapitana. Albo może odwołać się do jego dumy. Spróbujmy odwołać się do jego dumy jednak. W takim razie kupię pański statek. Skąd wiesz, że go sprzedam? Od lat nic z nim pan nie robi, to kompletny wrak. Nie ma pan środków na jego utrzymanie. A ja mam i potrzebuję go. To jest prom, nie żaden wrak. Baba ze sterami kryształu, w głowie się nie mieści.
Jestem pewna, że gdyby na Mostku Kryształu stał odpowiedni kapitan, byłoby o wiele lepiej. Ale pan chyba nie rwie się do tej roli. Jezu, boże, ona też jest robotem. Słuchajcie, mistrz drugiego planu. Po pokładzie statku. Wezmę was. Oh, dziękuję, kapitanie, dziękuję. Z całego serca. W imieniu swoim i Jukoli. O, spokojnie, panienko. Jeszcze chwila. Mam dwa warunki. Nie do negocjacji. Pierwszy, przystanek w Nachodocku. Miasteczko na południe od Baranur. Unikniemy w ten sposób skażonych stref, ale nie będziemy zbaczać zbytnio z drogi. Drugi, płyniemy tylko za dnia. Nie zamierzam wejść prosto w paszczę bestii. A ona śpi w ciągu dnia. Poluje wyłącznie pod osłoną nocy. Przejmuję warunki, kapitanie Obo. W takim razie cała załoga na pokład. Trzeba przygotować kryształ do drogi. Idź z nim, Kate. Upewnij się, że nic się nie stanie i nie zmieni nagle zdania. Przekażę dziadkowi, żeby dołączył do ciebie z Kerkiem. Dziękuję, Zaro. Piąteczka, strzałeczka, fajnie. Życzę ci, żebyś sobie znalazła chłopa wartego twoich haftów na sukience. Dołącz do kapitana na pokładzie kryształu. Odblokowano osiągnięcie zbrodni Ikaja. To był mistrz drugiego planu podczas rozmowy z Kerkiem. Coś tu jeszcze możemy sobie porozmawiać? Nareszcie udało ci się przekonać Obo. Brawo. Do kibelka, siku przed podróżą. Nie dane nam będzie zrobić niestety. A tu już żeśmy rozmawiali chyba. Czyli co, idziemy na pokład kryształu i tam będziemy próbowali dalej pchnąć fabułę do przodu, tak? Ciekawe, czy to, co było powiedziane, przygotuj kryształ do drogi, będzie wymagało od nas jeszcze jakichś zadań, znalezienia jakichś przedmiotów. Powiem wam, że chciałbym jakiegoś takiego większego wyzwania, jeśli chodzi o rozgrywkę, bo do tej pory ta gra przygotowa nie była jakimś takim wyzwaniem, nie jest wyzwaniem intelektualnym. Jest to bardziej taki interaktywny film, który się przyjemnie ogląda i śmiesznie na niego patrzy, kiedy zapoznajemy się z historią, bo trzeba się w to wczuć. Ja działam na takich trzech w tym momencie płaszczyznach. Jedna to jest nagrywanie tego gameplaya, próba skomentowania tutaj tej rzeczywistości, która się dzieje. Miałem także jakoś, żeby się nie nudziło oglądanie. Mam nadzieję, że mi to jakoś wychodzi. Jeśli nie, to piszcie śmiało. Jeśli coś właśnie zirytuje. Druga to wczucie się w tą taką płaszczyznę tego, co się tu dzieje, tego, co mamy zrobić. No a trzecia to takie myślenie o tym, co powinniśmy zrobić, żeby grę przejść dalej. Więc to tak czasem ciężko w głowie pogodzić jest. Wejdźmy tutaj, zobaczmy. Przepraszam was, zobaczmy, co jest. Wczoraj, wow. Przez moment widzieliśmy, co ma Kate Walker w głowie, a ma, słuchajcie, pusto. Nie, no nie powinno tak być, naprawdę nie powinno tak być. Chyba się wróciłem na miejsce, z którego przyszedłem. A, to jest jakiś wycieczkowy ten. O, tu jakaś torba leży. Możemy tu wejść? Nie. Kurczę, myślałem, że będę mógł tutaj coś zebrać. Zobaczmy jeszcze z przodu, bo powinniśmy lokację przeszukiwać tak w miarę. Stąd chyba możemy wyjść. Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, wejdźmy tam, zobaczmy, co tam w środku jest, bo na coś się musimy w końcu zdecydować, jeśli chodzi o zwiedzanie tutaj. Jakiś obraz, coś przy obrazie? Nie. Może? To jest, powiem wam niestety, ale minusem tej gry, że musimy tak te lokacje obchodzić i jeszcze przy tempie poruszania się Kate Walker jest to niefajne. Tu jeszcze wyjście na jakiś pokład jest. Chyba górny. Zobaczymy, czy damy radę wejść. No to wygląda. Może na mostek kapitański tu będzie wejście. Jakieś papierzyska leżą. Zobaczmy, co jest. Kate, przyjrzyj się. Dziennik pokładowy kapitana Obo. Pewnie będziemy musieli go sobie przeczytać. Uch.
Przepraszam was za to ziewanie, ale pogoda jest jakaś okropna. Wczoraj żeśmy, ja, żona i dzieciaki, po prostu wszyscy nosy na kwinty pospuszczane. Taki biometr niekorzystny. Rzadko kiedy odczuwam pogodę, ale wczoraj naprawdę była tragedia. Wczoraj naprawdę była tragedia. Dwa przeczytaj. Zobaczmy, co tutaj jest. Dzisiaj to się chyba tak ciągnie. Jeszcze Fiodor Iwanowicz, obodobny komandor promu Kryształ. Dumny. Zagrajmy na jego dumie. To była ta wskazówka. Właśnie to, że mówią głupstwa, czyni mnie człowiekiem. Fiodor Dostojewski. Trochę jest w tym racji. 5 lutego, autor poniższych słów, to tchórz. Tchórzu, ty zdecydowanie mniej Tchórzu. Przepraszam, źle zacząłem czytać. Tchórzu, tytuł zdecydowanie mniej prestiżowy niż kapitan. Jednakże w perspektywie kolejnego spotkania z czającymi się wieżorze czerwonymi ślepiami bardziej adekwatny. Te ślepia. Powinienem zacząć od początku. Jako, że wyrzuciłem za płytę poprzedni dziennik, opowieść może powstać na nowo. To będzie moja opowieść, moje wyznanie. Sądząc po tempie, w jakim wódka znika z butelki, mam niewiele czasu, zanim zapadnę w sen pełen koszmarów. Nie wiem, dlaczego poproszono mnie, abym objął dowodzenie na Krysztale. W tamtych czasach byłem dumnym, eleganckim młokosem. Marynarka handlowa i wojenna. Od Aralbadu po Baranu nie było portu, gdzie nie pito by za zdrowie kapitana Fiodora Iwanowicza obo. O brakujących zębach i podbitych limitach nawet nie wspomnę. W każdym razie, kiedy poprosili mnie o objęcie dowodzenia na Krysztale, zgodziłem się i kolejne lata służby mijały spokojnie, 20 lat. Praca była prosta i przyjemna. Pływaliśmy między Walsemborem a innymi przybrzeżnymi miastami. Nagdokiem, Tunguską i Baranur. Przeklęty Baranur. Baranur to miasto położone po przeciwnej stronie jeziora od Walsemboru. Od kiedy w zeszłym roku ten szalony wynalazca zachodu urządził tam park rozrywki, głównym moim zajęciem stało się przewożenie turystów. Wszystko zostało po wypadku w elektrowni jądrowej, gdy Baranur zmieniło się w radioaktywne piekło, którym pozostanie już na wieki. Wiele osób przeżyło katastrofę. Oczywiście strasznie ich napromieniowało, ale przeżyli. Kiedy rozpoczęła się akcja ratunkowa, władze natychmiast zwróciły się do nas. Zadanie było proste. Dostarczyć oddział ratunkowy na plażę przy parku rozrywki, poczekać aż wróci z ocalałymi po wybuchu i zabrać wszystkich do szpitala w Walsemborze. I tak do momentu, aż wszyscy ocaleni będą bezpieczni. Pomimo ogromnego ryzyka i przerażającego widoku ciał ofiar, kilka pierwszych rejsów przebiegło zgodnie z planem. Później pojawił się on i rzeczy wymknęły się spod kontroli. Strach. Teraz wszyscy wycierają sobie mną gębę. Promieniowanie w końcu dopadło także i jego. To, co widział, wzięło się prędzej z butelki niż z jeziora. Pijaczyna boi się atomu bardziej niż przemytników z Morza Aralskiego. Plęgnął się na honor marynarza. To wszystko bzdury. Na samą myśl o okropieństwach związanych z promieniowaniem mam gęsią skórkę. Niewidoczne dla oka, a będące w stanie poparzyć wnętrzności i spowodować niezliczone mutacje. Oczywiście, że to działa. Na psychikę. Horror, zimny i ciemny jak noc bez księżyca. Mówię tak, bo to widziałem. Tak samo jak potwora z jego mackami ciągnącymi się w nieskończoność i złymi oczami błyszczącymi złośliwą inteligencją. Te ślepia. Wiem, że nie będę w stanie zadośćuczynić ratownikom i ocalałem, których porzuciłem w Baranur. Pozostanę przeklęty na wieki. Skłamię jednak, jeśli powiem, że nie myślałem, by wrócić, skonfrontować się z bestią i odkupić swe winy. Tylko, że nic by to nie dało. Nie wrócę życia tym, których zostawiłem na pewną śmierć. Nikt mi nie wybaczy. Jak widać, nie mam na tyle odwagi, by pozwolić, aby do piekła zabrał mnie jeden z jego szanowanych, szacownych mieszkańców. Zwłaszcza jeśli nikomu w niczym nie pomoże. Panie i panowie, tchórz i samolub. Coś tu jeszcze mamy? Jeszcze jest troszkę do przeczytania. Bez względu na wszystko, jedyne, na czym mi teraz zależy, to oszczędzanie mieszkańcom mojego widoku i obecności na pokładzie Kryształu. Kłamię. Dość udawania. Naprawdę chodzi o to, że za wszelką cenę muszę ochronić się przed tym diabłem kryjącym się w jeziorze. Kreśląc te ostatnie ze słów, nie mogę przestać patrzeć na kluczyk zapłonu. To maleństwo pędziło w mojej kieszeni 20 lat. Używałem go wielokrotnie. Butelka jest pusta, jednak nie czuję się pijany. Myślę o wiele jaśniej niż wtedy, gdy opuszczałem Baranur, kiedy mnie przeklęto. Teraz, w tej chwili wiem. Umiem pokonać samobójcze zapędy i nagłą chęć... Przepraszam. I nagłą chęć skonfrontowania się z lokatorem jeziora. Oraz gdzie do cholery jest moja kurtka? Gdzie jest moja kurtkal? Gdzie jest moja kurtkal? Co to jest kurtkal? Nie mam zielonego pojęcia. Przeczytaliśmy już wszystko. I teraz powiem wam tak. Fajniej by było, gdybyśmy rzeczywiście mogli przejść rozmowę z kapitanem Odo dopiero po przeczytaniu lektury tych jego pamiętników, czyli po wizycie na statku. Tutaj sobie chyba spał, tu słuchał muzyki. Ma teraz pewnie zasikany, więc
więc może się do niego nie zbliżajmy. Globus, nic. Ale świat przynajmniej wygląda normalnie, bo wiemy, że jest Afryka, więc dzieje się... Mogło się dziać i w Polsce, nie? Tu żeśmy chyba wszystko już obejrzeli. A tu jest co? Koło sterowe, kapitański mostek. No fajnie, fajnie. Kate Walker will always represent a problem for us. I will do what it takes, Colonel. Leave me alone. Do calm down, Miss Walker. It's for your own good. Whether you like it or not. Ah!